10 najśmieszniejszych kont na Instagramie. 10. Cancer Food. Amerykanka zachorowała na raka i niestety musiała poddać się amputacji stopy. Straszne? Nie dla niej. Kobieta postanowiła zatrzymać obciętą stopę, oskurować ją i z ładnym szkieletem ruszyć na imprezę i wszystko publikować na Instagramie. Jeśli kości Was nie przerażają, możecie poznać przygody obciętej i oskurowanej stopy. 9. Cheesy Carl Art. Nie trzeba być niezwykle zdolnym, aby zostać artystą. Dowodem na to jest ten człowiek. Tworzy on dzieła sztuki z chrupków. Dosłownie, sami popatrzcie. 8. Dziwni pasażerowie. Profil nie tyle zabawny, co edukacyjny. Nie wiem, czy podróżujecie, ale ja bardzo to lubię i spotykam się z naprawdę nietypowymi towarzyszami w samolocie, w autobusie czy w pociągu. Jeśli tylko traficie na jakiegoś bałwana podobnego do tych widocznych na zdjęciach, możecie go uwiecznić i wysłać na ten profil. 7. Źle wypchane zwierzęta. Są w tej dziedzinie prawdziwi artyści, są też kompletni amatorzy i to ich dotyczy ten profil. Też nie ma za wiele do mówienia. Popatrzcie sami. 6. To wygląda jak penis. Niektórzy widzą więcej, a na pewno widzą więcej właściciele tego profilu. Wszędzie dopatrują się wiadomo czego, po czym swoje spostrzeżenia publikują. 5. Kasiaste koty. Koty rządzą internetem i to nie od dziś. Niektórzy jednak darzą swoje zwierzaki większą sympatią niż to możliwe. Dowód macie przed sobą. 4. Helena Winkle. Kobieta ma już 90 lat i świetnie się bawi. Można powiedzieć, że żyje jak 20-latka. A tak szczerze, to mniej więcej tak sobie wyobrażam Instagrama za 50 lat. 3. Kelsey Barber. Nie wkurza Was całkowity przepych na Instagramie? Wszędzie modelki z idealnie wykształtowanym ciałem za pomocą Photoshopa oczywiście. Pewna kobieta postanowiła pokazać, jak naprawdę wygląda świat i efekty są zadziwiające. 2. Bros Begin Basic. A tak swoją drogą, instagramowiczki są śmieszne, makijaże, ciuszki, wypady ze znajomymi, bla bla bla. A do tego wszystkie te zdjęcia są takie same. Panowie z profilu, o którym mowa, postanowili pokazać, jak mało oryginalne są dzisiejsze dziewczynki i porobić sobie trochę zdjęć właśnie w ich stylu. I proszę, takie perełki dzięki temu powstały. 1. Dziennikarzom. Na koniec polski kanał. Pewna osoba postanowiła pośmiać się z wpadek w polskich mediach i stworzyła projekt Cała Polska czyta dziennikarzom, a efekty widzimy. Warto. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!